Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj po tygodniu już używania Nexusa 5 przyszła pora na nagranie pierwszych wrażeń z jego użytkowania. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj taki rozkład sobie zrobiłem mniej więcej, co chciałem powiedzieć. I na początku jest wykonanie tego telefonu. Nie jest ono złe, ale do tego, co przyzwyczaił mnie właśnie HTC One, no jest zdecydowanie gorzej, bo jak wiadomo jest to plastik. W wersji białej, to co podkreśliłem w unboxingu, plastik właśnie u góry i na bokach, a także na dole, jest to plastik błyszczący. I powiem wam, że nie sprawiał on wrażenia solidnie wykonanego, niestety. Ale w użytkowaniu sprawuje się całkiem dobrze, bo jak widzicie, mam takiego case'a właśnie, który tutaj górę i dół właśnie ma odkryty. I jak na razie żadnych rysek na szczęście się nie dorobiłem, że tak powiem, i wszystko to wygląda całkiem fajnie. Kolejną przypadłością tego telefonu są grzechocące przyciski właśnie funkcyjne, a głównie przycisk Power. Mam to w swoim egzemplarzu, nie jest to może aż tak bardzo doskwierające, tak więc po prostu będę z tym żył, bo jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, a czasami nie pojawia się to cały czas, ale czasami po prostu lubi sobie troszeczkę ten przycisk zagrzechotać, więc to myślę, że jest taka pewna przypadłość właśnie Nexusa 5. Tak więc w kwestii rozmiaru, mam tu HTC One, zaraz wam pokażę. W kwestii rozmiaru prezentuje się to tak, jest całkiem podobny rozmiarowo do właśnie HTC One. Przepraszam właśnie, że HTC jest trochę taki uciapany, ale niestety go zapomniałem wyczyścić. No i chyba HTC jest minimalnie wyższy, chociaż teraz ma case'a na sobie, więc tak to wygląda i na pewno HTC jest cięższy. To też trzeba przyznać, że Nexus naprawdę jest bardzo, bardzo lekkim smartfonem. Dobra, teraz powiedzmy sobie kilka słów właśnie o jego ekranie. Jest to oczywiście ekran w rozdzielczości Full HD. No, rozdzielczość jest po prostu wspaniała, ale to już taką podobną rozdzielczość miałem właśnie, wręcz identyczną w HTC One. I naprawdę tam się przyzwyczaiłem właśnie do tej ostrości i tutaj powiem wam, że się nie zawiodłem. Ale zawiodłem się trochę co do kolorów, ponieważ moim zdaniem HTC ma minimalnie, według mnie, lepsze odwzorowanie barw. Ale jest to tylko widoczne wtedy, kiedy położymy po prostu dwa telefony obok siebie. Przynajmniej ja tak widzę, wy nie musicie oczywiście, ale takie jest po prostu moje wrażenie, że te kolory są troszeczkę słabiej odwzorowane właśnie w Nexusie. I zauważyłem też pewną przypadłość, że pod pewnym kątem patrzenia właśnie na ten ekran, on w pewnym momencie robi się taki właśnie popielaty, ale jak już mocniej przekręcimy, kąt widzenia jest już prawidłowy, taki jak powinien być. Więc no to też zauważyłem, ale już się też do tego przyzwyczaiłem, więc też jakoś zbytnio mi to nie przeszkadza, że właśnie pod pewnym kątem widzenia troszeczkę właśnie ten ekran robi się, no po prostu robi się taki popielaty, więc to też jest taka właśnie przypadłość, którą zauważyłem. No i kolejną już, myślę, że nie wadą tego telefonu jest system. No po prostu hula aż miło i jest zdecydowanie szybciej niż HTC, a przypomnę, że w HTC w pierwszych wrażeniach również podkreślałem, jaki ten telefon jest szybki. Tak więc Nexus mnie zawiódł, jest jeszcze szybszy i po prostu użytkowanie tego systemu właśnie czystego Androida z tym hardwarem po prostu, no jest wspaniałe. Trzeba przyznać, że telefon jest po prostu szybki i nie ma mowy tu o jakichkolwiek zacięciach. Dobra, no i potem mamy kwestię głośnika. No też to, do czego przyzwyczaił mnie HTC, no to ma się nijak do tego, co mamy tutaj, ponieważ głośnik dla mnie jest, no, dostateczny, że tak powiem, nie jest z nim aż tak źle, ale no dźwięk jest zdecydowanie gorszy niż to, co mamy w HTC, ale mi to również nie przeszkadza, ponieważ generalnie głośnik najczęściej gra, kiedy dostaję jakieś powiadomienie albo ktoś do mnie dzwoni, a jeśli słucham muzyki, to słucham po prostu na słuchawkach, więc głośnik również mi jakoś mocno nie przeszkadza, że jest minimalnie słabszy.
No i też kwestia umiejscowienia tego głośnika. No też zauważyłem, że jeśli gramy jakąś grę, no po prostu go zasłaniamy. No inaczej po prostu się nie da trzymać telefonu, kiedy gramy w jakąkolwiek grę właśnie w poziomym trybie, żeby nie zasłonić tego głośnika. No niestety taka przypadłość właśnie dotknęła ten telefon, że te głośniki są na dole. Ale uważam, że generalnie w smartfonach trudno jest znaleźć właśnie odpowiednie miejsce na umiejscowienie tego głośnika, więc tutaj wybrali chyba jedno z gorszych, to trzeba przyznać. Ale tak jak wam już powiedziałem, mi to generalnie nie przeszkadza. No i dobra, na koniec w zasadzie chyba na koniec zostawiłem sobie baterię tego telefonu, czyli 2300 mAh. No, fajerwerków nie ma niestety, ale w sumie bateria sprawdza się nie tak źle. Właśnie bałem się, generalnie jak pojawiały się te różne plotki właśnie o tym telefonie, to bałem się właśnie, że ta bateria po prostu generalnie nie będzie dawać rady po prostu z tym ekranem i właśnie z tym hardwarem. Ale powiem wam, że naprawdę daje radę. Szczegółowe statystyki postaram wam się przygotować do recenzji. No już teraz nie chcę tam wchodzić i wam pokazywać, więc w recenzji na pewno będą szczegółowe statystyki z użytkowania tej baterii. I czym się zaskoczyłem, to w zasadzie co mnie zaskoczyło, to jest szybkość ładowania tego telefonu, ponieważ jak sprawdzałem, ładowarka ma 1,2 A i naprawdę telefon jest naładowany do pełna w 2 godziny, jest spokojnie bateria pełna i to jest na plus, ponieważ HTC zawsze mnie to irytowało, że po prostu smartfon ładował się do pełna prawie 3 godziny. No naprawdę, to jest za dużo i uważam, że w Nexusie ten czas jest odpowiedni, po prostu 2 godziny do pełna ładowanie i jest, że tak powiem, cacy. No i na koniec kilka słów o aparacie. No według mnie, po użytkowaniu po przesiadce z HTC One, ten aparat wydaje się troszeczkę lepszy niż w HTC. Przyznaję to, wydaje mi się troszeczkę lepszy, ale to też jest moje subiektywne zdanie, nie musicie się z tym zgadzać, ale tak uważam właśnie, że jest minimalnie lepszy, co nie zmienia faktu, że nie jest on najlepszy spośród wszystkich smartfonów, ponieważ aparat, no jeśli chodzi o takie dobre światło, to zdjęcia oczywiście wychodzą ostre, jak należy. Ale jeśli przychodzi do słabszego światła, to niestety pojawia się taka minimalna po prostu ziarnistość, że no jest to troszeczkę takie ziarno się robi nam z tego zdjęcia. No w HTC było akurat z tym gorszym światłem dużo lepiej, no ale to już była ta zaleta właśnie tych ultrapikseli. Więc myślę, że to było chyba na tyle w pierwszych wrażeniach ogólnie. Telefon naprawdę użytkowuje mi się naprawdę świetnie. Muszę przyznać, że naprawdę to jest kawał dobrego sprzętu. Ale szczegółowe podsumowanie całych testów przedstawię wam w mojej recenzji. I nie będę obiecywał, kiedy się pojawi, po prostu myślę, że w lutym jakoś. Pod koniec lutego myślę, że ta recenzja powinna się znaleźć na moim kanale. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapka w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Pozdrawiam was, cześć!